Maciej Wilk, program Wyższej Telewizji. To mam pytanie zarówno do pana prezydenta Miasta, jak i do pana, który reprezentuje, pana Kowalskiego, który reprezentuje bank. Czy państwo prowadziliście takie badania, które wykazują rzeczywiste korzyści, jakie odpowiednio miasto i bank czerpią z zaangażowania w tę szlachetną kryzys? W zeszłym roku otrzymaliśmy od fundacji taką analizę występowania Mysłowic w wszystkich mediach. No, gdyby to policzyć, to były horrendalne kwoty, jak na możliwości Mysłowic. Wobec tego to wsparcie, którego my udzielamy, jest naprawdę kroplą w morzu i gdybyśmy nie osiągnęli takiego pułapu, gdybyśmy sami tą kasę wyłożyć, no, albo nie mówić. Więc no, korzystamy i czerpiemy tutaj garściami z tego, co jest, a na ile możemy. Tak mówię, no, wspieramy logistyka wokół, czyli jakieś pole namiotowe, czyli grunty, oświetlenie, dodatkowe zabezpieczenia. To wszystko, co możemy zrobić, no, przy niewielkim budżecie i niewielkim wsparciu. Nie mamy poziomu budżetu Wrocławia, Krakowa czy Katowic, ale sercem staramy się wspierać. Artur to docenia i mam nadzieję, że tak zawsze będzie. A korzyści też są i wymierne, konkretne, bo są setki tysięcy, jak nie miliony złotych na promocje, które musieliśmy wybrać. Podobnie pasem przed Państwu. Badamy, jak wpływa uczestnictwo w tym festiwalu, wspieranie tego festiwalu na naszą markę. Te korzyści są przede wszystkim korzyści wizerunkowe. Ale jak czytamy, tak to było ostatnio Rzeczpospolitej, że ten festiwal muzyczny tam tak świata, to wydaje się, że to jest dobra inwestycja i że warto w nim uczestniczyć. Dodatkowo to też jest tak, że przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, którzy głównie są klientami M-Banku, a bycie, możliwość obcowania i z taką muzyką, i z marką, którą my reprezentujemy, wydaje się dla nas bardzo korzystne. Czy w związku z tym zadowolenie miasta i sponsora z efektów tego festiwalu skutkuje tym, że odpowiednio i miasto, i sponsor podpisali długofalowe umowy z dyrektorem artystycznym na wsparcie tego? Jako miasto byliśmy już blisko. Na razie walczyliśmy o ten rok i tak poszło, ale to jest nieuchronne. Mamy świadomość, że dla rozwoju festiwalu długofalowe umowy są właśnie niezbędne, one pozwalają się rozwijać i planować coś dłużej i od tego nie uciekniemy. Ja też nie chcę specjalnie za dużego optymizmu wykazywać, bo te rozmowy później przy negocjacjach i udziału miasta finansowego mogą być coraz trudniejsze. Jesteśmy super zadowoleni na tym poziomie. Dla nas jest trzeci festiwal, jakby cały czas deklarujemy długofalowe zaangażowanie w to. Tutaj mogę porównać sytuację Artura do Romana Gutka jeszcze kilka lat temu, kiedy jemu udało się z kolei połączyć szczęśliwie z miastem Wrocław i z firmą ERA. I to skutkowało właśnie podpisaniem wieloletnich umów, które tak umocniły tę imprezę, pozwalają na wiele lat na przedplanować, co w przypadku bukowania zespołów, no też jest istotne. Czyli rozumiem, że do tego obaj panowie zmierzamy. Tak. Tak. Bierzemy to pod uwagę, tak? Wszystko się nagrywa. Ja jeszcze chciałam zapytać o rzeczy bardzo przyziemne, o pieniądze i o jedzenie. W tym roku będzie ta waluta festiwalowa. Mhm. Proszę powiedzieć, czy to coś ułatwi, przyspieszy? W zeszłym roku troszkę było kolejki do jedzenia. Czy to przyspieszy? Nie będzie trochę drożej, tak? Jak to zwykle przy tych kuponach? Nie. To wcale tak nie jest. To nie jest obliczone na to, że kupony mają być po to, żeby było drożej. Kupony mają być po to, żeby wprowadzić pewną identyfikację festiwalową. Mają w pewnym sensie uporządkować tą część gastronomiczną, która jest na festiwalu. Jak sami tutaj zauważyliście albo zobaczycie, ta część gastronomiczna w tym roku jest bardzo mocno rozbudowana. Ja myślę, że błędy, które czy tam jakieś kwestie takie problematyczne, które pojawiły się w tych ubiegłych latach, z nich wyciągnęliśmy wnioski, także nie wydaje mi się, żeby w tym roku miały się tworzyć jakieś kolejki. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dużej ilości ludzi, zarówno pod kątem sprzedaży napojów, jak i pod kątem sprzedaży jedzenia. Kuchnia jest zróżnicowana, zresztą co roku staramy się tak rozmawiać z gastronomami, żeby to nie było na zasadzie, że znajdą się tam 20, będzie 20 stoisk z kiełbasą smażoną, tylko ma to być wiele różnych rzeczy.
dążymy do europejskiego standardu, staramy się być festiwalem na europejskim poziomie, zwłaszcza, że z roku na rok coraz więcej ludzi przyjeżdża z zagranicy, są obecni na festiwalu, też dziennikarze, dziennikarze zagraniczni, którzy też o tym festiwalu będą pisać i którzy będą nieść tą pozytywną, mam nadzieję, informację w świat, więc ta proporcja gości zagranicznych do gości polskich, myślę, że w następnych latach będzie się mocno zmieniała. To jeszcze pytanie do pana Krzysztofa Dudka, bo po raz pierwszy muzyka alternatywna spotyka się na festiwalu z tradycją patriotyczną. Proszę dwa słowa na temat tej idei. Przede wszystkim wielkie podziękowanie dla pana Artura Rojka za to, że zechciał włączyć swój festiwal do oficjalnych obchodów. Rok 2009 jest szczególnym rokiem. Mamy rocznicę wybuchu II wojny światowej i rocznicę obalenia komunizmu. Jako Narodowe Centrum Kultury zajmujemy się uczczeniem tych dwóch rocznic, a OFF Festival jest oficjalną częścią rządowych obchodów właśnie tych dwóch rocznic. Z pozoru wydaje się tutaj, że mamy dysonans, prawda, muzyka alternatywna i edukacja historyczna, ale tylko z pozoru. Dlatego, że możliwość tworzenia, możliwość kreowania takich wydarzeń artystycznych zawdzięczamy temu, że ktoś spowodował, że żyjemy w wolnym kraju. Artyści mogą tworzyć takie utwory, jakie im się podobają, a odbiorcy mogą interesować się takim rodzajem sztuki, na jaki mają ochotę. My prowadzimy tego swojego rodzaju narrację. Opowiadamy, że to, co zaczęło się w 1939 roku, skończyło się w 1989 roku, a słowo na ten temat powiedziane przez frontmana jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w Polsce jest w mojej ocenie więcej warte niż dziesiątki podręczników i naukowych referatów. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Tak. Magdalena Pachnik, Telewizja Rosowice. Ja mam pytanie na temat imprez towarzyszących. Chodzi nam o wystawę towarzyszącego nam tutaj gościa i kino na Sportowej. Skąd ten pomysł? Czyj pomysł? Jak to się stało? Tak, ja może powiem o tych imprezach dodatkowych, które dotyczą muzyki, natomiast które dotyczą sztuki, to tutaj pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury się wypowie. Może od pani dyrektor zacznie. Pomysł wyszedł od Artura Rojka. A na Portowej w tej chwili gościmy tutaj wspaniałych artystów z Polski, jak również z zagranicy, którzy udostępnili nam swoje materiały filmowe. Tylko u nas można je zobaczyć. A jeżeli chodzi o właśnie tutaj wystawę Jeffa Blessinga, to też również jest to pomysł dyrektora artystycznego. Wernisaż zostanie, znaczy otwarcie i wernisaż będzie jutro o godzinie 15, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, a być może w wystawie powie więcej Pan właśnie Jonathan Poneman. A czy imprezy towarzyszące, które są w tym roku, będą się cyklicznie powtarzały? Nie wiem. W zasadzie to jest eksperyment. To pozornie jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, ludzie mogą się przechadzać od klubu do klubu, natomiast logistycznie jest to dosyć trudne i zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na kąpielisku i przeniesienia wszystkich tych koncertów właśnie tutaj, zrobienia z tego festiwalu trzydniowego, a skoncentrowaniu się na imprezach dodatkowych tylko w pojedynczych miejscach, może na jednym, może na dwóch koncertach. W zasadzie ten festiwal każdego roku dla mnie jest jakimś tam znakiem zapytania, jak potoczy się to, co gdzieś tam sobie artystycznie wymyśliłem, to jak organizacyjnie to przebiegnie. My potem po takim festiwalu się spotykamy i dyskutujemy, z czym był problem, z czym nie było problemu, co możemy powtórzyć, z czego powinniśmy zrezygnować. Ten festiwal cały czas się rozwija. Jeżeli spojrzycie na line-up tego festiwalu, on jest... Tu nie ma żadnych takich dosłownych powtórek. Tu jest cały czas jakaś pogłębianie idei OFF. Ja w pewnym sensie, dobierając ten line-up, bardzo mocno ryzykuję,
bo z jednej strony ryzykuję, a z drugiej strony robię to z pełną świadomością, bo wiem, jaki jest polski rynek i ile wymaga czasu to, żeby ludzi przekonać do tego, że ten festiwal właśnie służy temu, żeby ludzie mogli tu przyjeżdżać, słuchać tego, co się dzieje nowego, tego, co się dzieje gdzieś pod spodem, a nie tylko skupiać się na bardzo popularnych, znanych nazwiskach. Ten festiwal to jest off-festiwal i tak na tym się będzie skupiał. Do momentu, do którego będzie znajdował i miał swojego odbiorcy, do tego momentu się będzie odbywał. Jeżeli tego odbiorcy nie będzie, no to oczywiście nie będzie się odbywał.